przed nami jakże bardzo ważne policyjne działania, jakimi jest ogólnopolska akcja Wszystkich Świętych. W tym roku będzie ona trwała aż 4 dni. Rozpocznie się od 31 października i zakończy 3 listopada. Już widzimy, że zwiększona jest liczba osób pieszych w rejonie cmentarzy, dlatego to bardzo ważny czas, aby kierowcy pamiętali, dostosowali prędkość do panujących warunków i przede wszystkim natężenia ruchu. Bardzo ważne, abyśmy pamiętali również o tym i zwracali uwagę na oznakowanie w rejonie cmentarzy. W wielu przypadkach będzie ono zmienione. Apel też: nie kierujmy się, nie jedźmy na pamięć, zwracajmy to, co dzieje się na znakach, bo w wielu przypadkach ten ruch będzie na pewno zmienny. Jak niestety pokazują nasze ogólnopolskie statystyki, wielu kierowców niestety zapomina, aby w tym czasie nie siadać za kierownicą po alkoholu i oczywiście tutaj apelujemy o rozwagę, o rozsądek i oczywiście zapowiadamy zero tolerancji dla takich zachowań, bo nietrzeźwi kierowcy to śmiertelne zagrożenie na naszych polskich drogach. Policjanci ruchu drogowego, jeżeli będą zatory drogowe, będą podejmowali ręczną regulację ruchem. Zwracajmy uwagę, tutaj to bardzo dobry też czas dla kierowców, aby sobie przypomnieć o hierarchiczności znaków, o znakach i sygnałach drogowych. Przypominam, że te właśnie nadawane przez policjantów są nadrzędne i prosimy o to, aby się bezwzględnie do nich stosować. Dla przypomnienia, jeżeli zobaczymy policjanta stojącego do nas przodem lub też tyłem, to odpowiednik sygnału czerwonego zakazującego dalszej jazdy. Jeżeli natomiast widzimy bok, lewy czy też prawy, to inaczej mówiąc, sygnał zielony do dalszej jazdy i jeżeli zobaczymy rękę uniesioną do góry, co też bardzo ważne, to odpowiednik sygnału uwaga. Jak co roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Opolu postawili na sprawdzone działania, które będą przede wszystkim polegały na tym, że odwiedzający groby swoich bliskich powinni poruszać się ulicą Wrocławską oraz przy stacji paliw Amic Energy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zawrócić i tutaj udać się przy salonie samochodowym marki Toyota zaparkować swoje pojazdy. Na uwagę zasługuje fakt, że zarządca parkingu przy centrum handlowym Karolinka udostępnił swoje parkingi dla odwiedzających w dniu 1 listopada i też również tam będzie można zostawić swoje pojazdy i pieszo udać się odwiedzić groby swoich bliskich. Pragnę również przypomnieć, że płyta cmentarna zostanie wyłączona z ruchu kołowego. Nie dotyczyć to będzie osób, które będą chciały przywieźć osoby niepełnosprawne, jak również pojazdy typu taksi. Ulica Cmentarna będzie ulicą jednokierunkową z wyłączeniem pojazdów służb miejskich, MZK oraz pojazdów typu taksi. I z ulicy Cmentarnej będziemy mogli wyjechać w ulicę Domańskiego tylko w prawo. Jeżeli chodzi o ulicę Wrocławską ze skrzyżowaniem z ulicą Domańskiego, lewoskręt jest całkowicie wycięty. Nie dotyczy, tak jak poprzednio powiedziałem, pojazdów typu taksi oraz pojazdów MZK. Jeżeli chodzi o ulicę Partyzancką, to tutaj ruch tylko będzie się odbywał na skrzyżowaniu z ulicą Wrocławską w lewo bądź w prawo. Ruch na wprost ulicą Domańskiego nie będzie możliwy. I tak samo, jeżeli chodzi o ulicę Domańskiego przy Komisariacie Pierwszym Policji, w lewo nie wjedziemy w ulicę Cmentarną, dlatego że ona będzie ulicą jednokierunkową. Ja chciałbym również zwrócić uwagę na bezpieczeństwo naszego mienia w trakcie tradycyjnych wyjazdów na groby naszych najbliższych. Pamiętajmy o tym, aby zamknąć wszystkie drzwi i okna. Nie zapominajmy o drzwiach garażowych, oknach do poddaszy. Poprośmy również zaprzyjaźnionego, zaufanego sąsiada, żeby zwrócił uwagę na nasz dom, na nasze mieszkanie, kiedy nas nie będzie. Jeśli my sami natomiast zauważymy, że ktoś kręci się w pobliżu naszego domu czy w pobliżu domu sąsiada, o takich naszych wątpliwościach, jakichś zastrzeżeniach oczywiście powiadomy policjantów, wtedy policjanci służby kryminalnej czy też patrolowej mogą sprawdzić taką osobę, podjadą, skontrolują. I również chciałbym zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych w tych dniach. Zdarza się, że w rejonach cmentarzy na terenie naszego województwa brakuje czy też chodników, czy też innej infrastruktury, która ułatwia dotarcie, dlatego tak ważne są elementy odblaskowe. Korzystajmy z tych elementów odblaskowych i dajmy się zauważyć kierującym. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo podczas tych najbliższych dni zadumy i refleksji, to musimy też pamiętać o tym, żeby pamiętać o bezpieczeństwie będąc na cmentarzu. Zdecydujmy się na jeden dokument, na najważniejsze klucze, na gotówkę i to też nie w dużej ilości. Zabezpieczmy ją odpowiednio w torbie, koniecznie zamkniętej. Raczej zrezygnujmy z plecaków czy toreb na plecach. Zwróćmy uwagę na to, żeby torby, które mamy, były na przykład schowane pod płaszczem. No i to, co jeszcze warto wykorzystać w trakcie najbliższych dni, to spotkania ze starszymi krewnymi. Przypomnieć i o tym, jak działają oszuści.
przypomnieć, jakie wyglądają metody na wnuczka, na policjanta, poinformować ich, że policjanci nigdy nie proszą o udział w policyjnych akcjach, że nigdy nie żądają pieniędzy. Zadbajmy o to bezpieczeństwo także naszych osób starszych i nie pozwólmy, żeby stracili majątek swojego życia.